do niedawna Andrzej był jedną z głównych postaci w Sanatorium Miłości. To jednak szybko się zmieniło i teraz mężczyzna musi szukać nowych relacji. Wszystko za sprawą podejścia do innych kuracjuszy i kilku szczerych do bólu wypowiedzi. Sanatorium Miłości to jeden z najpopularniejszych programów telewizji polskiej. Miliony Polaków śledzą losy kuracjuszy, którzy poszukują przygód, ale przede wszystkim miłości. Obecna edycja jest niezwykle emocjonująca, a wszystko za sprawą energicznych i pewnych siebie seniorów. Od początku prym wiódł Andrzej i jego dwie adoratorki, Małgorzata i Teodozja. Ta trójka to już jednak przeszłość. Andrzej z Sanatorium Miłości nie mógł się zdecydować na partnerkę. Panie odpuściły. Kiedy w pierwszych Sanatorium Miłości zaczęły formować się pierwsze bliższe i dalsze znajomości, największą uwagę wśród panów przyciągał Andrzej. Mężczyzna upatrzył sobie Małgorzatę i Teodozję, które również były nim zainteresowane. Na początku wybrał Małgorzatę, jednak gdy ta dała mu kosza, to cały czas miał wizję miłości z drugą z kuracjuszek. Andrzej nie spodziewał się jednak, że jego bardzo luźne podejście i pewność siebie odrzucą obie kobiety. Zobacz też, Małgorzata z Sanatorium Miłości podpadła pozostałym kuracjuszom. Nie panuje nad tym, co mówi. Małgorzata i Teodozja z Sanatorium Miłości odnalazły spokój. Andrzej został sam. Po zakończeniu miłosnego trio i relacji Andrzeja z paniami, kobiety szybko znalazły sobie inne towarzystwo. Małgorzata skupiła się na relacjach koleżeńskich z innymi kuracjuszkami, natomiast Teodozja odnalazła spokój w bliższej relacji z Ryszardem. Para wybrała się nawet razem na wspólny masaż i randkę, spędzając czas w luksusowym hotelu. Andrzej natomiast został odtrącony od grupy i z pewnością będzie miał teraz problem z nawiązaniem jakiejkolwiek relacji. Na koniec postanowił podsumować swoją relację z Teodozją.